Witam was widzowie bardzo serdecznie w tym pięknym dniu. Słuchajcie, dzisiaj znowu jesteśmy oczywiście z Jarusiem. Cześć, siemanko, witam was oczywiście bardzo serdecznie. No i słuchaj, co Jaruś, my dzisiaj będziemy robić? Słuchajcie, dzisiaj jest ten czas, dzisiaj jest ten moment, kiedy zaczynamy właśnie żniwa, także witamy was w kolejnym odcinku z serii Wiejskie Życie. Dzisiaj zaczynamy żniwa, no i będzie... Oczywiście, no żniwa są najlepszym okresem, tak? Troszeczkę pieniędzy zdobędziemy, no będzie elegancko. Ale może jeszcze, Jaruś, słuchaj, byśmy te świnki w końcu kupili, co? Tak, i widzowie, właśnie w dzisiejszym odcinku kupimy i kury, i świnie, żeby one już sobie tutaj po podwórku chodziły. Tutaj mamy bliżej kury, to podejdźmy, ja już bym od razu kupił. Żeby w gnoju ryli, słuchaj. Dobra, to tak. Może gnoju... korzystając tutaj z okazji, że Jaruś kupuje nam zwierzątkę, chciałabym serdecznie zaprosić, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcineczka, to my tam z Jarusiem grabiliśmy i zbieraliśmy siano, belowaliśmy, Jaruś tam pozbierał bele później elegancko. No i myślę, że warto byłoby też dołączyć do nas na Discorda. Bo Discord fajna sprawa, my już tam w poprzednich odcineczkach gadaliśmy sporo na ten temat, to już tu nie będę was męczyła. Ale przypominam tylko, że link w opisie, zapraszam serdecznie. Więc wpadajcie, kurczę pieczone, ale dobra. Koguty dwa, Jaruś, kupiłeś, oni się nie będą gryźli? Nie, gdzie to? Jeden oni... się drugie, jak się zagryza to trudno. Jeden gdzieś uciekł. Ale te kury biegają. Fajne, dobra, to będzie trzeba im oczywiście... Jeden tutaj... już został tylko kogut. Drugi ja chyba później... zdech. Ja później, pani Janino, jak skosimy troszeczkę zboża, to im tutaj nasypię. A chodź te, może świnki jeszcze, i teraz, teraz świnie. Świnki kupimy. W ogóle widzowie, ja się muszę wam pochwalić, ale... ja już się staram papierosków nie palić. Już dwa tygodnie, już decet. Proszę już bardzo. Już decet papierosków. W końcu, nic. W końcu. Dobra. I dobra, teraz jeszcze świnkie. No tu jest pytanie, muszę... tutaj są wszystko żerne. To zwierzę, potrzebuje, to jest prosie, zdrowe zwierzę, które skończyło. A jak się Jaruś klika, żeby tu zwierzę wybierać? Mięsienier tutaj. No i jest Bethheim. Nie, no mnie nie tak. Działa, bo ty wybierasz. A. No i. A to daj, ja tylko tutaj... zobaczę. Weź pójść, ja tylko zobaczę, bym pokazała widzom. No, pokażę pani dla widzów. O, nie działa, ty. A to poczeka pani, zaraz będzie działać. Już będzie działać. O, proszę, już działa. O, tak. Dobra. To. A ty możesz też w tym samym czasie? Mogę. No i tak, pani Ino, jest niemiecka Ladras i Bethheim Black Priet. No bo czekaj, one są takie same, może, ja bym myślę, niemiecka Ladrace to świnia może sprzedać. Te po 200 są te same i te po 525 też są te same, także... No i ogólnie różnią się, 200 to jest tak, ta 200 to ona ma wiek 0 miesięcy, czyli dopiero się urodziła, to jest prosiak. A ta za 525 to już jest... No, to jest odchowana, to już jest kawał wieprza, ty! No i moim zdaniem, widzowie, bo to zwierzę osiągnęło już wiek rozrodczy, to mi się wydaje, że zainwestujemy, kurczę, troszeczkę w te za 525, bo one mogą już się rozmnażać, na to chodzi. Tak, mi też się tak wydaje, tylko poczekaj, bo ja kolor wybieram. Czekaj, dobra, może... ja kupię nie, pięć, nie, pięć. Nie! Pięć tych niemiecka Ladras, zwykłe takie pięć kupię. Nie, bo ja takich to nie będę lubiła. Dobra, ja pięć kupię. No to ja, no i dobra, ja je jutro usmażę. 2870. Dobra, jutro robię z nich kabanosy. Pięć kupiłem, no i teraz kupi pani pięć, jaki tam jeszcze chce. Tylko te, a, no dobra. Tu są jakieś czarne też, znaczy takie czarniejsze. Co z plamami też. Taką brudną łaciatą, czy takiego asfalcika? Łaciato może. Łaciatkę? Kupi pani trzy łaciate i te po 525, nie?
Ja nie mogę chyba kupić. Może, tylko pani nie umie. Dobra, to ja kupię. To ja kupię trzy. To kup! Tylko tak, żeby mi było miło dla oka. Trzy łaciate. Co oni srają? Czemu oni tak siedzą? I dwie te. To świniaki tak siadają i nigdy świniaki tak nie siadali. Może kupię jeszcze pięć tych małych, zeromiesięcznych, co? Tak, kup! No to pięć. Co oni robią, widzowie? I trzy takie. Dobra, i trzy takie. Czyli łącznie mamy na razie 18 tych świnek, nie? 18 świnek widzowie kupiliśmy. Wydaliśmy 9 tysięcy na nie około. Może 10. I ale mamy na razie się 18. No i sobie knurki leżą, tylko oczywiście będzie trzeba później, na razie jedziemy na żniwo, oni tu sobie dadzą radę, później im wody tu nawiozę. Beczułka by nam się jakaś przydała, tak że będzie trzeba jakąś beczkę. Oni na razie Jaruś nie potrzebują jeść, bo oni robaki będą jedli. No i ja im nasypię, dobra. Przechodzimy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli dzisiaj będziemy oczywiście żniwa robić. Dobra, ja wyjeżdżam bizonem, albo może odczepię najpierw tu Rootcase'a, dobra? Jo, to może ja wyjadę już bizoniakiem. Co? Chociaż, nie, no wyjeżdża pani, tylko nie wiem czy tur odepnę może tur, na razie nam się nie przyda. Chociaż te widły odepnij. Dobra, odepnę. Nie, tur cały odepnę, on nam się nie przyda na razie, bo to pod przyczepy będzie. I podpinam tą przyczepę największą. Bo jedziemy na duże pole, to tam trzeba tą największą na razie. Ja może tylko pod tego. Ty, dobra, coś ty. Nie idzie ten bison. Idzie, tylko. Kurde, może gdzieś tam... A, bo ja zahaczyłem. A, no to nie... Dobra. I pod John Deere'a podepnę to mniejsze przyczepy w razie W. Jakby było... Jaruś! Na razie, dobra, nie będę podpinał. Bo ja będę tu podjeżdżał i wysypywał od razu przy tym. Tak? Dobra, ja tu podjadę. Podjeżdża pani, dobra, cyk. Ja tu, strona widzę. Podpinam, no, podpinam. Ja... Strona się... Strona się popatrzyłam na chwilę. Panie Nino. Ja. Teraz tak, może ja pojadę bizonem, pani za mną przyczepu, dobra? W porządku, dobra, proszę. Dobra, bo tu tym bizonem to trzeba... Tylko ten, uważać. Widzowie, przejdziemy się po kątówkę. Przejdziemy się po kątówkę, pani bo... nie wyłączyła tego. Ja wszystko słyszę. Żadnej kątówki. Pani Ino, pani pokosi na polu, jak będzie pani chciała, to ja pojadę na pole po prostu bizonem, żeby mu się nic nie stało. Super, rośnie, świetnie. Dobra, kable podpięte do case'a, podpięte. Tylko dobra. Migacza włączymy, o! O, fest! Dobra, ja jadę pierwszy. Jadź pierwszy, Jaruś, ja będę jechała tuż dobra. Za tobą. I zaczynamy żniwa, ja pierdzielę, ale fajnie to wygląda. To są emocje, to są emocje, żniwa to... Uważa pani Janina, bo samochód. Co samochód, są żniwa, trzeba się śpieszyć. Dobra, przepuścił. Samochód, takich kierowców. Samochód musi czekać, jak... Wiesz, Jaruś, żeby nie żniwa, to i chleba by nie było, to nie ma co. No tak. Dlatego szacunek dla takich kierowców, a ja tu... co poczekają, kurczę. Ja tu widzę, że tu po prawej stronie to jakiś taki zegar od turbosprężarki jakiejś chyba jest w tym case'ie. Tak, byśmy pojechali tutaj w prawo, ale tam nie będziemy mieli gdzie wózka zostawić, także pojedziemy tędy i wózek na naszej łące zostawimy po prostu. Dobra. Tam header sobie podepniemy, tam będziemy mieli miejsca więcej. No na razie skusimy największe nasze pole, które mamy, bo... No pewnie. Zaczniemy od tego największego, ono tutaj jest najbliżej w sumie. Chyba. No dzisiaj dobra pogoda, trzeba wykorzystać i wicher dzisiaj trochę mniejszy wieje, to wiecie. No, także dzisiaj widzowie dobra pogoda, także korzystamy, ruszamy ze żniwami, wpadnijcie na mojego Instagrama Megacolis. Oj, na TikToka tam Jarusie i jeszcze no. Raz o Discordzie przypominam. I pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji, zobaczcie czy zostawiliście teraz. Zobaczcie widzowie, bo jak nie macie jeszcze łapki to bieda. Ja nie chcę nic mówić, co ja myślę o ludziach takich. No. Ale nie, tak szczerze mówiąc widzowie, poczeka, było, pani. Byłoby mi bardzo miło jakbyście zostawili łapeczkę w górę. No i subskrypcję dla Janinki, bo to nic was nie kosztuje, dla mnie jest miłe. Oho, Jaruś nas prawie przyhaczył. Spokojnie, ja wszystko widzę. No i co ja chciałem gadać, Jaruś, żeś mnie wytrącił. Kurczę, nie wiem,
Nie wiem, ja już jadę na pole. No i może żeby widzowie napisali hashtag żniwa. Hashtag żniwa, ja postaram się przypiąć serduszko. Dobra, tu musi chłopulek. Moim zdaniem właśnie żniwa to jest taki ulubiony okres każdego rolnika. No to wiadomo, pieniądze, tak? No pieniądze, ale to i taka fajna robota jest moim zdaniem. Dobra, ja tu poprzeczek zrobię, pani nie nawiedzie już, żeby drogi nie zagradzać. Ja poprzeczek zrobię i dla pani jej nie dam. No ja, bo ja też bym chciała kombajnem porobić. Ja tylko wiatry ustawię. Zobaczcie, widzowie, jaki sprzęcior. Kurde, jak to dobra, super ja wygląda. Wiatry ustawię pani Ino i już i dam. Bizonik też chodzi elegancko, kurde. Nie gubi? Sprawdza pani tutaj Janina, czy nie gubi za dużo. Ale czego, słomy? Nie, czy nie gubi, kurczę? Ziarkę! Ziarka, no podejdzie tu pani pod kombajn i rękę ja, tam z tyłu. Ja ustawię, tu nie będę w tym kurzu chodziła. Tylko raz zobaczę. Kurde, to zaraz ja sprawdzę. Ja zobaczę, ale tylko raz. No, gubi czy nie? Cholera, że mu łeb wsadziła mi za kołnierz naleciało. Ej, cholera, nie. Trochę gubi, ale nie za dużo. Jaruś, może ja bym teraz trochę tak, porobiła. Tak, dobra. Panie Nino, proszę grzać, śmiało. Dobrze sypie w miarę. No, tu aż słychać ziarka, słuchaj. Ale dobra, pięknie odmalowany, kurde. To pierwsza robota tego bizona chyba po odmalowaniu, no. Co? No, to jest pierwsza robota, także no, bizon, a ja w tym czasie co mogę, kurczę, porobić? A teraz trzeba korzystać, bo wiatr trochę przycicha, to może pokłaść te zboże. No tak, dlatego a i tu, burze nadają teraz. Tu elegancko teraz, sucho to trzeba kosić, bo później to zgnije. Nadają, kurczę, i burze nadają, także i trzeba korzystać, bo człowiek rozwolnienie może mieć, czy co, i wtedy kto będzie kosił? No pewnie. Dobra, wtedy nie będzie komu kosić. Ja tu fotki porobię, o. Dobra, starczy. Słoma, ogólnie słoma bardzo dobra, belek też troszeczkę na pewno będziemy mieć. No, więc będzie trochę belek, to i zbierania trochę będzie, kurde, no. Więc ja się, kurczę, pieczone cieszę. No i zbierania też, ale to wiadomo, styrty się ułoży, ja to akurat lubię zbierać. Ale ja to lubię taką robotę, ja na taką robotę to się cieszę. Ja tak samo. Żniwa to, o, ja bardzo lubię. Żniwa, później zbieranie belek, belowanie, zbieranie, to jest super, układanie styrty, moje o, ulubione. To jest robota, no, prasowanie, o. Później orka, tu będzie orka na tym polu. Widzi pani, jakie to duże pole? Kurde, ja ten kombajn na tym ciągniku siedzę, to kombajnu ledwo co widzę. Ja się tylko zastanawiam, kto tu nasra na te pole. A nie wiem. To będzie problem, Jaruś. Knury. Knury, ale to ja nie wiem, czy nie za mało tych knurów. Knury i maciory nasrają. Myślisz dobra. Tak? Ale w razie czego, to się troszeczkę obornika kupi, nie ma problemu. A kto tak nam sprzeda tego obornika, Jaruś? Spokojna Baśka, sprzedają ludzie kto obornika. Kto to słyszał, żeby to za gówno płacić? A to każdemu temu potrzebne. Akurat obornik to tam niedrogi, ile byśmy zapłacili za tonę, kurde, 250, to tam za dużo byśmy nie wydali, no. Jak co ty gadasz? Potrzeba. Jak nieduże gówno, to ciężkie jak cholera. No za tonę 250, no to kurde, no to kupimy 4 tony za tysiaka. To i tak jest dobrze, trochę tam. Zobaczymy, ja mam nadzieję, że nam świnie trochę dadzą. W następnym sezonie wiem, że będziemy mieli trochę pewnie mniejszy problem, bo planuję na następny sezon zacząć budowę obory już. Dla krowów! Tak, dla krów. Także budowa obory również myślę, że trochę przyniesie. Bo teraz jest taki właśnie problem, widzowie. Ogólnie planowałem budowę obory tutaj obok świn, jak wiecie. Mamy świnie to obok świn. Właśnie nie wiem, czy ona się zmieści i mam nadzieję, że się zmieści, tylko będzie trzeba te drzewa powycinać, to zrobimy też wycinkę na pewno drzew.
No i wtedy powinno nam się tutaj wszystko zmieścić. No ewentualnie jakby się nie zmieściło, no to mamy jeszcze tam pole. Tam trzeba by było też chyba trochę teren porównać z tego, co mi się wydaje. No, teren tak samo, ale i drzewa powycinamy i będzie miejsce. Przecież ta obora nie będzie chyba aż taka duża. No. Ja spokojnie damy radę, no. Zrobimy taką oborę może z przejazdem, to widziałem, że mi polecaliście projekt. A jak się nie będzie Jaruś mieściło, to ja z desek ubiję jako budę dla psa. No pewnie. I świnie tak, tam, to... zeszy krowy tam wypchniemy i dobre. Także spokojna Baśka, tutaj wszystko jest tak jak trzeba, widzowie. Spokojna Baśka, my wszystko damy radę. Damy radę. Tu sobie podjadę kawałek tym. No. Jedynym... Ile w zbiorniku? O, ja nie wiem, ja nie zaglądam. Zaraz pani Ina pobiegnie, to ja sprawdzę. Już trochę ziarko widać, ci powiem. Widać? Ale dużo czy nie? Nie, tylko trochę. Kurde, to licho sypie. Licho sypie, ja to liczyłem na to, że wiecie, raz w koło i zbiornik będzie, a tu o. A ja, żeś się przeliczył. Tu nie ma co nawet liczyć. Jak anioła, głos. W ogóle tak wam opowiem, widzowie, Jaruś, tobie, bo ja często muszę jeździć samochodem w nocy, no nie? No. No nic mnie tak nie denerwuje, jak ludzie jeżdżą na tych długich światłach i widzi ci przygłupek, że wiesz, że już światła się świecą gdzieś tam z zagórki czy coś, nie wyłączy tych długich tylko po oczach napierdziela. To mnie też denerwuje. A mnie później oczy bolą, ja cierpię i kropelkę muszę wpuszczać. No kurde. A to nic przyjemnego, kropelkę do oka wpuszczać. No nic przyjemnego, no. I później tylko oczy boleją. Jo, tylko boleją. I człowiek cierpi. No, ja lubię sobie pośpiewać w ciągniku, muzyczka u mnie gra tutaj. Jaruś, no. Jaruś to śpiewa sumity. Quest. A co? Nie wiele, co? Ja bym musiał Tu zaraz pani jeszcze jeden może. Prawie żem zahaczyła chłopa. Poprzeczek może jeszcze jeden pani. Dobra, zrobię, tylko się wystraszyłam, bo tam jakiś pirat drogowy jechał. Mogę zobaczyć? Ile tam tego? Dobra, już ci daję. Ja bym zerknął mniej więcej. Byś tylko sprawdził, masz. Siwy dym. Raz w koło nie do... Raz koło jeszcze. Do co, końca... z połowa jest czy nie? No połowa jest, troszeczkę lekko ponad połowę, ale to raz w koło i to tak nie do końca się uda pewnie. To ale co, to licho sypie, co? No ale może będziemy mogli wysypać tam pani Ina wjedzie na... Nie tu, jedzie, bo nie tracimy czasu, jedzie. Dobre. Rurę może otworzyć, tylko jedzie i tam jak w locie. Dobre. Pani Ina ustawi. Żeby jechać na wprostu. Dobra, Jaruś. To wtedy można grzać. Już myślałem, że tu chcesz. Nie, tutaj nie. Jaruś, a to ile my tych polów mamy ze zbożem? No, do skoszenia mamy 3 pola. No, ale w dzierżawie nic nie ma. Nic. To nie fajnie. 3, no zobaczymy jak to wyjdzie, może się... Jeszcze coś w sezonie uda teraz dokupić, bo ja będę chciał dorobić jeszcze pieniądze na usługach różnych, tutaj wiecie, misje. Więc może udałoby się jakieś pole nawet mniejsze kupić. A może by w dzierżawę wziął od kogo? Nie wiem, czy ktoś będzie chciał oddać w dzierżawę. Myślisz, że w dzierżawę nie da co? No nie wiem, będę musiał popytać. Zobaczymy. Popytam, zobaczymy. Trzeba będzie zobaczyć. Kurde, fajna ta przyczepa, duża. Ona na żniwa w sam raz. Ale tego ona fajnie pasuje do tego case'a, naprawdę. No nie, no? Dobrze pasuje. Dlatego pod case'a podpiąłem. O kurde, żeby rury nie... Jaruś, było. Tam jak trochę wysypiemy, to wejdź na przyczepę i zobacz, czy dobrze cedzi. Dobra, już wszystko. Czy zielska nie ma, zobacz. No ja sprawdzę właśnie. Cyk. Ło! Czyściutko! Czyściok tak zwany! Kurcze pieczone! O, klasa! Tak to można robić, bizon dobrze pewnie! Rzuci.
Drugiego, no to co, ty drugiego takiego sprzętu jak bizon to nie ma. A w życiu, w życiu, w życiu. Tutaj o, cyk. Ja na przyczepę wejdę, porozgarniam trochę. Ale właśnie, ja ci tak powiem, Jaruś, że takie właśnie prace polowe typu koszenie takiego zboża to jest takie do odpoczynku. Do odpoczynku? Znaczy wie pani, na wszystko, wszystko kurczę w granicach rozsądku. Ale co? No bo kurczę, jeżeli robisz 24 na 7 bizonem, to i też by to zmęczyło, nie? Znaczy, no właśnie to kurz, co nie? To kurz to najgorszy. Kurz najgorszy, tylko tyle my właśnie dobrego mamy, żeby mamy kabinę. Ale ta nie mają kabiny. Ta kabina dziurawa. No trochę dziurawa, no bo tu już stary trzy sprzęt, to będzie trzeba tam trochę poogarniać. A to ciepło, to co chwilę trzeba drzwi uchylić i to na to samo wychodzi. No bo klima nie działa, no to co ja poradzę? Bo szczury zatkały. Latem ciepło, zimą zimno i o to chodzi. A skąd ty wiesz, jak zimą, jak tu cholera zimą, to zboże nie rośnie. No ale mówię, że taka klimatyzacja, latem ciepło, zimą zimno. I wszystko. Dawaj, dziobek. Mi się bardzo podoba polskie malowanie tego bizonka. A no to co, a co? On z polskiej fabryki przecież wyszedł. Widzowie, ogólnie dajcie znać, jak wam się seria podoba, bo nam, no mi na przykład się naprawdę strasznie podoba. Klimacik, kurczę, moim zdaniem klimacik jest. Fajnie to wszystko tutaj wygląda, no kurczę, no. Jeszcze w przyszłości dokupimy może kombajn. Na razie nie mamy tyle hektarów, żeby wiecie, żeby drugi kombajn nam był potrzebny, ale jeżeli będziemy mieli troszeczkę więcej pól, to na pewno zainwestujemy też w kombajn, żeby na dwa chlastać. Przyczepę się podstawić, cyk, na dwa, cyk, o, wtedy robota będzie szła. Ale na to razie wiadomo, wiadomo, to jak będzie więcej pól, to może i do pomocy by się kogoś przydało ogarnąć. I tak, i do pomocy, jeżeli byśmy mieli więcej właśnie pól, to i do pomocy ktoś by przyszedł może, no. Także no wiecie, no, różne są możliwości, różne tam są już trudno, nawet by się zapłaciło te 20 zł dniówki. O kurde, to ja nie wiem, czy ktoś by chciał robić za 20 zł dniówki. Spokojnie, ja z widzami na Discordzie zapytam, może kto by pomógł. Oj, widzowie, to myślę, że nawet by pieniędzy nie chcieli, kurczę, bo widzowie to dobre ludzie. Tak myślisz? No, myślę, że tak. Ale na razie priorytetem wiadomo, ja wam powiem, co mamy w planach teraz zakup. Myślę, że no na początku to sobie kupimy, kurczę, teraz do wody, żeby właśnie wodę, jakąś tam beczułkę mało, żeby wodę móc tym świniom tam sobie dostarczać, ale to taki nieduży wydatek, z większych wydatków to co, beczkowóz będziemy musieli kupić do gniojówki na pewno. Ale Jaruś, ja mam nadzieję, że priorytetem to jednak ta flaszeczka, co? O kurczę, pieczone, że co, że kupić? No, a nie pamiętasz, co mi obiecałeś przed odcinkiem, jak nagrywaliśmy? A, no kupię pani, no, flaszeczkę. Że po żniwach i od razu i lecimy. A. Lecimy w balet! No ta, no bo to te... kurczę, jak to się nazywa? Oj! Parapetówka! Ja pierdzielę, teraz pani Janina dopierdzieliła do pieca. Do żynki. Kogo? Do żynki po żniwach są. A. Gruby balet. Kiedyś do żynki jak były, to się... Zjeżdżała cała wioska i... Jaruś, już nie robić poprzeczniaka! Nie, dwa starczy. Dobra. Dwa stykną, bez problemu. La 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 lunia z niej. Ej, Jaruś, ty mi tu nie wyj. Ty mi nie wyj. A co, widzowie, trzeba i pośpiewać. Powiem wam, że licho, kurczę, teraz szkoła się zaczęła. Pani Janina tu już dawno po szkole, ale ja to muszę zasuwać. Kurde, kurczę, pieczone. No i ciężko, ciężko z czasem. Ciężko z czasem, bo Jarusia nigdy nie ma. No co ja poradzę, że do szkoły trzeba chodzić. Pani Janina to pewnie nawet nie pamięta czasów szkolnych, co? Ja tam wszystkich po czapkach biłam. O proszę. Kiedyś to inaczej też było, za czasów szkolnych. U mnie to teraz. Jaruś, ty się nie zwalcaj przyczepy tylko. Nie. Ej, ja sobie tak postoję tutaj, ja tu będę stoją, ja się nie zwalę, zajdę tu do tego. Tylko uważaj, bo tam robaków pełno pewnie.
Nie, dobrze jestem, ja tam się nie... Oj, to wiadomo, robaki są, no to zboże siedzą. Ty się nie będziesz bojał, ja! Ja się nie będę ich bojał. Ostatnie pół roku, widzowie tej szkoły, później kurczę wakacje. Pół roku, nawet już trochę mniej jak pół roku. Zobaczcie, teraz już luty zaraz zleci. Marzec się zacznie, to patrzcie. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 4 miesiące widzowie zostaną. I tak, marzec to poleci jakoś. Ja tam przechodzimy, to się pójdzie, nie? Widzowie, pochodzi się i poleci. Kwietniu święta. To też szybko minie, bo trochę przerwy świątecznej minie zaraz ten. A jak już maj przyjdzie, to o, człowiek, majóweczka tutaj, maj tu już jest cieplutko, tu szybko czas mija na dwór, tu ten, a czerwiec to już ja tam nie liczę. To się, o, co jak co, końca. Ale Jaruś, jak tą szkołę skończysz, to chyba daily robimy, co? Oj, widzowie, jak szkołę skończę, to kurde daily. Daily, bo to trzeba będzie nadrobić te wszystkie smutki, te wszystkie żale. Tak, właśnie tak, ja dzisiaj widziałam, czytałam komentarz jakiegoś widza, żeby właśnie mi napisał, żeby daily robić. No ale jak tu robić daily, jak tu... No nie Jarosława, da się, nie da się, Jarosława nie ma, no to... No nie da wiecie, się. Widzowie, to też nie z mojej winy, no normalnie, no muszę do szkoły pójść, tak? Nie no tak, ale... oczywiście ja tutaj nic nie mówię. I też na przykład ten odcinek teraz dla was nagrywamy już jest po 12. Do szkoły, kurczę. Cztery minuty po 12 aktualnie jest. No i też do szkoły widzowie trzeba iść, także no to trochę problem, ale temu widzicie odcineczki co dajemy radę, tylko też czasami, no wiecie, no czasami nie ma odcinka, no bo nie wyrobimy się czy coś. Ale jeżeli te szkoły już skończy, no to daily o będziemy robić, kurczę. Ale to też nie miejcie za złe, bo na przykład no z Jarusiem długi czas tam udawało nam się robić daily akurat. Tak, tylko że wtedy też trochę inaczej, bo to było kurde też... A nie, to wtedy były zdalne czy nie? Chyba nie było normalnie. A już teraz to już nie pamiętam. Może i trochę było, słuchaj. Nie wiem. Nie, nie było, nie wiem. Ale to wiecie, to jest różnie, no różnie. Zaraz przyjdą jakieś kurcze sprawdziany tu tego, trzeba iść i koniec. No ale dobra, to nie ma co gadać o szkole, bo to... Bo to się człowiek tylko wkurwia, nie? No, to się człowiek tylko denerwuje. Ile pani Janino tam? Ja zaraz zerknę, ile tam w tym zbiorniku. Czekaj, ja zobaczę, czy ziarka widać. Uuu, ziarka widać. Widać dużo? Trochę no, jeszcze widać. Śmiało. Śmiało, pani Janina dojeżdża. Ale chodź podjedź, ja ci nasypię. No ale ja już podjadę, no. Z tamtej strony pojadę, tu trochę jeszcze pani Janina podjedzie. Okej, okay, wsiadłem i ogień. To ja pojadę z tamtej strony pola, żeby rura była po zewnętrznej. No. Co? No dobra, to z tamtej, no. Z tamtej strony pola to rura będzie po zewnętrznej. Dobra, no. Może tak być. Kurde, no. Ale grube te pokosy. No, grube, słoma to nieźle sypie. Dobrze sypie słoma, no. Słoma się przyda do krówek, ale... No ziarko też by było, to dobrze. A no, co? Ziarko. Ziarko, Jaruś, będziemy sprzedawać, czyli świnie pośro. Ziarko, nie, no trochę dla świń zostawiamy, ale reszta idzie na sprzedaż. Wysunęła się ta rura, wysunęła. Dobra, tu nie będziemy sypać, dojedzie pani... Ja nie, ja nawrócę. I z tej strony tutaj zaczniemy. Tu na wprost, elegancko będzie, o. Dobra, cyk. I tu na spokojnie ja, można sypać. Ja już się, Jaruś, nie mogę doczekać, jak będziemy belować. Ja lubię belować. No ja wiem, ja też lubię, ale ja to lubię i zbierać. Ja zbierać lubię, zbierać. Tylko że ja umiejętności takich za bardzo nie mam. A ja to może trochę bardziej zbierać. Ja bardziej zbierać lubię, jak belować. Ja bardziej belować, bo ja wprawy nie mam do zbierania. No ja to bardziej zbierać, bo tu ci cały czas o cyk, przyczepkę tu trzeba naładować, rozładować. Ja lubię. Jak wszystko dobrze idzie, to ja lubię. I sypie się, kurczę, widzowie. Tak sądziłem, że ja trochę lepiej lubię... będzie sypać, ale nie ma tragedii. Ja lubię ciuki zbierać, bo ja łapamy. A turem to ja wprawy takiej nie mam.
No tak, Turem trochę inna sytuacja, no. Inna bajka. Inna bajka, no ale Turem wygoda. No to ja, to trzeba przyznać rację. Ale wiesz, Jaruś, nie bez powodu ja takie mięśnie sobie wyrobiła. Nie, no tak, no ja wiem. A nie, nie, to mięśniak. Ja nie jednego borowika poskładałam tymi łapami. Nie, jeden na deskach leżał. Ajoj, kwiczał jak prosiak. No. Dobra, ja tu muszę. Ty, Jaruś, ale śmiechem żartem my tu pogadalim. Popierdzieli nim głupoty, a tu połowa pola zrobione. No tak, no to już kurde, no to już dużo zrobione, no wiadomo. To jest nasze, widzowie, największe pole. Później drugie pole to już jest tutaj, ja podejdę, zobaczę. To pole to też jest kurcze duże. To w sumie kurde. Ja powiedziałem, że to jest największe. A jednak może i się myliłem, nie wiem. A gdzie nie, my tutaj mamy, Jaruś, to drugie pole? Ja bym może podeszła. W sumie to też jest duże. Tutaj, zaraz niedaleko. Przyjdź po mnie. O, tu jestem. I gdzie to pole? No tu trzeba kawałek się przejść. Tutaj. Tu cyk i tu jest nasze, o. O, ale tu zielicha fest. No jest zielicho, bo tu nie pryskane i... Ja to widok z drona pokazuje. No i nie wiem, jak to będzie sypać. No też walne pole. Zielska fest, słuchaj. A kolejne to już mamy kawałeczek stąd. To jest pole numer, widzowie, to jest pole numer 100. Ale to jest długie pole, a strasznie wąskie, także to nie jest duże pole, nie? Długie, a ale wąskie, te to potężne jest, te co teraz kosimy. Tak, tak. Ja mówię, zostawimy trochę dla świń, a resztę może by się zainwestowało w jakieś pole. Aktualnie na koncie mamy 40 tysięcy. Z czego, widzowie, też mamy 50 tysięcy kredytu, który kiedyś trzeba spłacić. Bo mówiliście, żebym mieli kredyt właśnie, żeby było czego spłacić, tak jak no... Normalnie, no tutaj mamy 50 tysięcy kredytu, 41 tysięcy na koncie, no wydaliśmy teraz na świnie i kury, więc nie wiem, ile przyniesie nam zysku właśnie, no ile przyniosą nam zysku, kurczę, te plony zebrane. No ale to świnie opierdzielo, słuchaj. Nie, to czy te świnie tyle nie zeżrą, nie? Zobaczymy, no ja zostawię trochę, a reszta pójdzie. Przyczepę tam, połowy przyczepy się zostawi. Ty, Jaruś, to może żeby zaoszczędzić, to my nie będziemy zakupów robić, tylko też te zboże wpierdalać, co? No może i ta trzeba rozdłubać i tak, mąkę się tak zrobi. Myślisz, to będzie dobry pomysł. A co, na kamieniach trzeba wytłuc, mąka się zrobi i będzie, a co, a kiedyś jak robili? Kiedyś tak jedli. I będziemy placki robić codziennie. I placki codziennie będziemy wpierdzielać. Na śniadanie, obiad, kolację. No pewnie, a co? Oczywiście, że tak. Ale ci powiem, Jaruś, już ten bizon się trochę ukopcił. Ubrudził się? Trochę się ukopcił. Szyba już tu brudna trochę. No to... Przed przejazdem na drugie pole to trzeba cię umyć go. To normalna sprawa, że on się trochę ubrudzi, nie? Żniwa, no to kurz. Wszystko się zbiera. O. No ale ważne, że ziarko czyste, słuchaj, że słoma leci. No zobaczymy, kurczę, ile z tego owsu będziemy mieli tutaj zysku. Tam mamy pszenicę, to nie wiem, czy gorzej może nawet nie wypadnie. Ale pszenica się przyda dla kurek. Tak, pszenica się, kurczę, przyda dla kurek. Słuchaj, Jaruś, ale ja tak już tutaj dojechałam, a patrzę, że mało pamięci na karcie mam w kamerze. Ale ogólnie no to owiec to od razu idzie na skup, nie? Tej pszenicy to zostawimy dla... No bo my tego, nie mamy konia, konioju byśmy dali, a no, tak to nie ma. Konioj by zjadł, no. Słuchaj, Jaruś... By się zajadały, o. Konie by wpierdzielały. Jaruś, tylko ja miejsca mało mam, bo mi tu kamera plumka. Nie strasz mnie, kamera mi plumka. No ja wiem. I może ty byś włączył i resztę byśmy tam ten, co?
No, pewnie, znaczy tutaj to ogarniemy widzowie i tak dalej, no i kolejny dzień żniw ja mam nagram, nie? Tu się ogarnie i tak pojedziemy na obiad jeszcze i spokojna Baśka i nagramy kontynuację. Będzie kontynuacja. Także, u mnie będzie też żniwa. U mnie także też żniwa, słuchajcie widzowie, tutaj kontynuacja żniw będzie na kanale u Jarusia. Czyli Mega Colis. Tak, link macie w opisie oczywiście, link w opisie. Tylko no tu trzeba będzie może bizonka trochę umyć, bo tam już szyba ukopcona. Po żniwach. Po żniwach akurat? Dobra, dobra. Po żniwach. I tak się ubrudzi. Także widzowie jeszcze raz, zapraszam bardzo serdecznie na kanał do Jarusia, link macie w opisie. Zapraszam na Discorda i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Przypominam jeszcze tylko hashtag żniwa i może hashtag wiejskie życie, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz i do widzenia. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Pa, pa. Trzymajcie się widzowie, do następnego.